Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony PWS, witam was w kolejnym odcinku z gry GTA The Definitive Edition na moim kanale. Jak możecie zauważyć, zaczynamy kolejny odcinek z miejsca, w którym skończyłem poprzedni, ze względu na to, że nagrywamy do przodu. Tak, czwarty odcinek, w poprzednim, jak oglądaliście, to wiecie co było. Wieźliśmy Tony'ego Cipriani'ego. Jakby pomagaliśmy naszemu panu z fabryki, Martiemu Chunksowi, z jego problemami, jakimi jest chociażby brak pieniędzy i oszuści, którzy chcieli go wyrolować. No ogólnie sporo się działo. Jestem za tym, aby właśnie w dzisiejszym odcinku na samym początku pojechać do Tony'ego Cipriani'ego i tam od niego odebrać pierwszą misję. Tak więc tak. A co będzie później, to zobaczymy jeszcze. I ogólnie mam też nadzieję, przez to, że gra jest bardzo głośna, że mikrofon nie zbiera mi ze słuchawek dźwięku, bo jak zbiera, to będzie lipa. A nie wiem jeszcze, czy tak jest, bo nie sprawdzałem tego. Dobra. Wpadamy do Tony'ego. Take a seat, kid. Take a goddamn seat. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Ma. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Okej, czyli na początku pojedziemy chyba do 8-Balla, żeby zobaczyć, co dla nas przygotował. Być może będzie to coś ciekawego. Zjedziemy do 8-Balla niedaleko, na szczęście. Będzie trzeba jechać pół miasta do niego. A on ma tam swoją siedzibę, dobra. Co on tu dla nas zostawił? Granaty! Łopanie. Granaty mamy. A ile tych granatów? 10, tak? No to git. Tylko czy ja... będę miał okazję jakby rzucić tym granatem. Ej, szkoda, że nie da się z auta rzucać granatem. Chociaż może się da? Chociaż nie, no wątpię, żeby się dało rzucać granatami z auta. Ale fajnie by było. Mógł granatem z auta wyrzucić. Dużo by mi to ułatwiło. Dobra. Tu mamy pierwszą furgonetkę chyba. A nie wiem, czy będę używał tych granatów, tak szczerze. Musiał wysiąść z auta, wziąć granat. A tak to Uzikiem sobie szybciej z tym poradzę. Okidoki, to tak to działa. Dobra, to jedziemy. Czy jednak ta mechanika działa, ale tak średnio w sumie. Nie jakoś mega dobrze. Czy ja dam radę ich tak zniszczyć? To jest moje pytanie. O nie, co ja narobiłem? Najgorzej. O, jeszcze sugusy tu są. Kurde. No nie. Panie ciężarówko, co pan robi? Co jest? Dobra, dawaj taksę, gościu. Dawaj taksę, powiedziałem. Nie wiedziałem, że to tak od razu wybuchnie. Ale lipa, dobra. O, jeszcze mnie ktoś goni chyba. Ta, dobra, walić ich. Jedziemy po następną furgonetkę. O, ale się przestraszyłem, że zginę normalnie. Czekajcie, tu jest chyba szpital, tak. Kawałek dalej jest szpital. Weźmiemy sobie życie. Cykens, dobra. I lecimy dalej. Jeszcze 3 furgonetki zostały. Czy ja zginę? Nie, 2 zostały. Czemu myślałem, że 3? Nie wiem, powaliło mi się coś. Dobra, mam drugą furgonetkę. Tak, są furgonetki? Czy ja coś pomyliłem? Nie mam pojęcia. Padaj. Trzeba jechać w miarę daleko
od tych samochodów, żeby jakby one będą wybuchać, żeby mi krzywdy nie zrobiły. Dobra. Ta załatwiona. No, policja se przejechała, właśnie samochód wybuchł, no nic się nie stało. Ale jak wybuchną dwa samochody, to już jest chaos i trzeba interweniować wtedy. Co? Lecimy po ostatnią. Trochę nam się rozjechały te kurcze samochody po całym mieście, trzeba je teraz gonić. Dobrze, nikt do nas nie strzela z tych samochodów, ani też za bardzo jakby ochrony nie mają zbyt dobrej, więc nie trzeba się przejmować, dobra. Chyba trafiałem, nie wiem. W sumie czemu ja kamery nie odwróciłem, Boże. Zacząłem strzelać na oślep, se jadę. Dobra, mamy to. No i super, 20 tysięcy, jeszcze jakiś inny samochód wybuchł. Okej, jesteśmy blisko... blisko budki, to weźmy zadanie z budki w takim wypadku. Przełamać lody. Okej. Gang ma słabość do lodów. Nie, spoko. Dobra, bierzemy taksę na sam początek. Bo będzie trzeba lodziary zlokalizować. Jedziemy jeszcze po bombę. Z autko jak najbardziej nam się przyda. Tu jest bomba. Dobra. Bierzemy bombkę. Odszukaj furgonetkę lodziarza. Mamy ją oznaczoną na mapie chyba z tego co widzę. To dobrze. Dobra, bujajcie się, gamonie. Jedziemy po lodziarę. Pojedziemy tędy, będzie lepiej. Dobra, mamy furgonetkę, znaczy samochód z lodami. Co mi walisz w taksę, gościu? Dobra, zaparkuj furgonetkę w... okej. No to lecimy. Już wszystko mamy. Gang lubi lody. Nie, no spoko. Każdy lubi co innego. Jeszcze po drodze jakiegoś przechodnia rozjedziemy. Taksówka we mnie uderza. Boże. Co trąbisz? Głąbie jeden. My po trawniku, będziemy mieli pierwszeństwo. O, dobra, murek, jak nie będziemy mieli pierwszeństwa. Tak myślałem, że coś się wydarzy, bo nie mogło to być... Nie mógł to być spokojny przejazd, przecież to było coś niemożliwego. O, ta lampy jeszcze se skoś, super. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dalej mam jedną gwiazdkę. Ale to nic. Ty, dobra. O nie, oni będą teraz tak powoli iść. No panowie, szybciej troszeczkę, proszę. Dobra. Elo. O, w locie złapałem pick-upa. Spoko. Kolejna misja za nami. Mamy Joeya, mamy to niego i mamy dalej... I mamy dalej budkę telefoniczną. A czy nasz pan kolega z fabryki, gdzie produkuje jedzenie dla zwierząt, między innymi z ludzi, których już nie potrzebuje w swoim otoczeniu, czy on będzie miał dla nas jakieś zadanie?
Nie będzie miała żadnego zadania. Dobra, no to Joey w takim wypadku. Skoro już jesteśmy blisko. Trup w bagażniku. Beautiful. Just beautiful. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? Okej. Możemy tak zrobić. Bierzemy naszego pick-upa, jedziemy po samochód z trupem w bagażniku. Misje są coraz ciekawsze, muszę przyznać. No ale to GTA, czego my się spodziewaliśmy tak w sumie. Czy ja tędy przejadę? Czy jakby nie bardzo? Przejadę, oczywiście, że przejadę. Ojej. Dobra. Teraz tak. Dobra, wysiadka. Bierzemy autko. Ty, ale dziwne to takie auto kwadratowe, strasznie mam wrażenie. W porównaniu z innymi, no nie wiem. Ole muza. Lecimy. Zabierz samochód z gniatarki. Super, i mam jedną gwiazdkę. Dobra, sterujemy was, mośki. Dobra, ale muzę sobie wyłączymy, bo nie słyszę się, co mówię. Co za gałgan jeden, przestań. Dobra, zmieszczę się, zmieściłem się idealnie, pyk, proszę. I nie ma miękkiej gry. Cyk. Przez zaułek, między kartonami, proszę państwa. Ale się super prowadzę ten samochód. Dobra, tu pojedziemy w prawo. Jakby mam ten GPS, ale i tak jeżdżę swoimi ścieżkami. I tak mi wygodnie. W sumie więc. Czy ja tędyk jakby... Czekajcie, ja tędyk zjadę. Jolo, dobra. Teraz powinien się zaliczyć mój... Achievement, którego wcześniej nie zaliczyło mi, bo serwery nie działały. Co jest? Ale wy jesteście gałganiarzami najgorszymi. Poszli i stąd. Co za... Pajace najgorsi. A gdzie mój achievement? No coś... Co powiedziałeś? Co ty zrobisz? I tak myślałem. Gdzie mój achievement? Nie wiem. Przywieź go do naszego warsztatu w Portland Harbor. Okej, nie wiem co to za wiadomość, ale no spoko. Jak będę miał kiedyś taki samochód do rozwalenia, to jak najbardziej przywiozę go wam. I widzę, że nie ma Benchy jeszcze, więc będzie trzeba wziąć jakiś inny samochód, nie będzie ten. Ale się przestraszyłem. Gość we mnie wjechał normalnie, bez niczego. Masakra. Tony Cypriani, myślę, to będzie teraz nasz kolejny cel jako misja. Agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Tony Cipriani. Okej. To fajnie. Tony Cipriani. Nie, ale to brzmi poważnie. No, nikt nie zadziera z Tonym Ciprianim. Wiesz jak jest. Dobra, jedziemy po haracze.
pralnie zgodziły się płacić, to super. Swoją drogą mam na koncie 108 tysięcy, nie? To jest jakby fajna kwota. Dobra. Okej. No powiedzcie, że to nie wygląda właśnie podejrzanie. Dobra, pajace. Bujaj się, gościu, co do mnie strzelasz, kurde. Czekajcie, bo ten samochód tak niebezpiecznie zaczął jechać. Okej. Jeszcze ktoś? Czy oni z... No co to ma być? Okej, super, nie trafiłem. Dobra. O Jezus. Ten odcinek ogólnie jest jakiś mega dziwny. Myślałem, że bomba, ale nie. Ludzie we mnie wjeżdżają po prostu jak chcą. Spoko, nie? Zginąłem prawie 3 razy przez to. Życie sobie wezmę. Dobra. I lecimy do Tony'ego Cipriani, tak? Chyba tak się nazywał, już nie pamiętam. Ale tak. Lecimy oddać mu siano, zobaczymy ile z tego skapnie dla nas. Podejrzewam, że dużo. A za chwilę się okaże. 10 koła, no to całkiem nieźle, myślę. No to co, żeby była różnorodność. Misja z budeczki w takim wypadku. Zapraszamy do budeczki. Z telefonikiem. Dobra. Pojedziemy tędy, powinno być spoko. Ej, serio, tu była gdzieś jakaś broń kiedyś, albo może mi się... Nie wiem, może mi się wydawało. Albo nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, nasz kolega El Buro nie jest pocieszony tym, że ktoś wziął jego samochód i zniszczył mu kilka cennych pamiątek. Tak więc my postaramy się dać nauczkę tym panom, którzy to uczynili. Dobra. Ten samochód już nie wygląda najlepiej, bo trochę w niego postrzelałem wcześniej. Więc mam nadzieję, że uda mi się dojechać i się nic nie stanie. Okej. Podjechać. Gdzie to jest? Chyba tam trzeba było w uliczkę tam wjechać. Tak coś mi się wydaje. Dobra, ale my sobie wyjdziemy. Czy to jest zbiór 25 członków tria? O nie! O nie, co ja wziąłem za misję? Dobra, tu są członkowie triady.
może uda się mi w 2 minuty to zrobić, ale wątpię, tak szczerze. Bo ich nie ma. Tam stoi jakaś grupka, dobrze widzę? Dobrze widzę. Tylko trzeba tam jakoś wejść. Dobra, git. Ej, to było zadziwiająco skuteczne. Ale spoko. Ja nie mogę zmienić broni, nie mogę szybciej biegać przez to jest trochę lipa. Ej, a tamten się nie spalił, o co tu chodzi? Powinien się spalić. A nie wiem, czy nie powinniśmy się gdzieś przemieścić, żeby jakby znaleźć ich więcej. No tu jest jeszcze 2, 3 w sumie. Dobra. O, super. Dobra, jeszcze 5, 30 sekund. Czy mi się to uda zrobić? Mam taką nadzieję. Dobrze, dobrze, kolego, w moją stronę, proszę się ustawić. Nie, nie, ja się palę! Nie, nie zgiń! Jezus Maria, 20 sekund, 3 osoby. Chodźcie tu, pajace. Jeszcze jedna, 10 sekund. Dawaj, 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 tam jest, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dobra! O Jezus, dajcie spokój, jakie te misje są dziwne coraz, znaczy... Wcześniej mówiłem, że są proste, ale są... by mega szybko da się zginąć. Okej, mamy 20 minut. Myślę, około 20 minut, więc ja pojadę sobie zapisać grę. To na pewno, prawie zginąłem przed chwilą. Mega, mega się zestresowałem, powiem wam szczerze. Że zginę i będzie trzeba od nowa to robić. Nie, 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 nie. Jezus, o Jezus. Dobra, nie, idę to zapisać, kończymy ten odcinek, bo to już jest masakra jakaś. Dobra. Tak więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się, cześć.